Łódź zaprasza na program. Witamy serdecznie w programie Stacja Rekreacja. To tutaj opowiemy, gdzie wypoczywać, gdzie znaleźć wytchnienie od miejskiego zgiełku. Stacja Rekreacja pokażemy też, jak mieszkańcy naszego miasta uczestniczą w aktywnym życiu Łodzi. Dzisiaj odwiedzimy największy w Europie las miejski, Las Łagiewnicki. Sprawdzimy też, dlaczego łodzianie kochają Arturówek. Z Lasu Łagiewnickiego przeniesiemy się do Parku Poniatowskiego, gdzie tradycyjnie co sobotę odbywa się parkrun, bieg na dystansie 5 km. Las Łagiewnicki to największy kompleks miejski znajdujący się w granicach miasta w Europie. Jego powierzchnia to 1205 hektarów. Nazwa lasu pochodzi od osady Łagiewniki, powstałej prawdopodobnie w XI wieku. Las Łagiewnicki jest pozostałością po dawnej Puszczy Łódzkiej i leży w dorzeczu Bzury. Przy ulicy Wycieczkowej mamy teren służący rekreacji stacjonarnej, czyli bardziej kulinarnej, bardziej kontemplowaniu przyrody na miejscu. Poza tym jeszcze 4 podobne miejsca, wszystkie różne od siebie, ponieważ rekreacja w Lesie Łagiewnickim to bardzo szerokie spektrum. Spacerujący, jeżdżący rowerami, jeźdźcy na koniach, Arturówek, który przyciąga również mieszkańców chcących skorzystać z akwenów wodnych. Także każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie, nawet poszukiwacze historii mają tutaj co robić. To rzeczywiście jest na co popatrzeć, jest co pooglądać, no i jest kogo spotkać też przy okazji. Oczywiście, zwierzyna jest bardzo liczna w Lesie Łagiewnickim. 3 podstawowe gatunki, które no bez większego trudu można spotkać na duktach leśnych, najczęściej o zmierzchu bądź świtem, to sarna, dzik i lis. Lis ostatnio również bardzo liczny. Drzewa przeróżne. Od brzus, po dęby, modrzewie, to wszystko jest tutaj w Lesie Łagiewnickim. Zdecydowana przewaga dębu, jest to wyróżnik Lasu Łagiewnickiego. Od młodych drzewostanów kilkudziesięcioletnich do ponad 200-letnich starych dąbrów, którym przypisuje się pochodzenie jeszcze jako fragment starej Puszczy Łódzkiej. No właśnie, bo ja zapomniałem o tym, że to jest fragment Puszczy Łódzkiej, że to pozostałość po tej puszczy. Dawnej puszczy. Las, który w historii miał wiele planów, miasto miało wiele zamierzeń co do niego. Był projekt, że miał powstać tutaj osiedle mieszkaniowe. Może na szczęście żaden z nich nie został zrealizowany i w dużej mierze las przypomina ten las pierwotny. Spotkania z dzikimi zwierzętami w Lesie Łagiewnickim nie są rzadkością. Doradzamy, jak postępować w momencie, gdy spotkamy się z dzikiem. Przyzwyczailiśmy dziki swoim postępowaniem do podchodzenia, ponieważ jesteśmy kojarzeni przez dziki jako łatwy dostęp do smacznych kąsków. To ludzie przyzwyczaili dzika do podchodzenia, karmiąc, wabiąc jak najbliżej siebie w celu zrobienia zdjęcia czy po prostu bliskiego kontaktu. Zdrowy dzik, który nie ma kontaktu z człowiekiem, w każdym przypadku powinien uciekać i powinien się oddalić. No, często jest niestety inaczej. Co zrobić, jak postępować, jeśli dzika zobaczymy, jeśli dzik zobaczy nas zwiewać gdzieś, czy spokojnie po prostu się oddalać? Spokojnie, zachowanie spokojne zawsze zwierzę odwzajemnia. Należy pilnować bardzo psów, które towarzyszą mieszkańcom na spacerach. Nie można dopuścić do sytuacji, żeby pies podbił, oszczekiwał czy niepokoił dzika. To się może źle skończyć. Jeżeli nie będzie z naszej strony zbytniego zainteresowania, a już broń Boże podkarmiania, nie ma zagrożenia, dzik powinien się oddalić. Integralną częścią Lasu Łagiewnickiego jest Arturówek, obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy, który lubiany jest przez wszystkich łodzian. Po spacerze po lesie, to tu, na piaszczystej plaży, można poopalać się przy jednym z 3 stawów. A dzieci mają swoją super atrakcję, jedyny w Łodzi, wodny plac zabaw. To jest jedyny taki obiekt, który się w tej otulinie Lasu Łagiewnickiego znajduje w administracji MOSiR-u. I jest to doskonałe miejsce dla rekreacji. Nie trzeba, będąc na urlopie w Łodzi, gdzieś specjalnie daleko wyjechać, żeby zażyć trochę tego relaksu w
w lesie, nad wodą, no i jeszcze w nowej, fajnej infrastrukturze, która jest na naszym terenie od niedawnego czasu zbudowana, żeby się tam po prostu w jakichś komfortowych warunkach można było spędzić czas i odpocząć. Ja myślę tutaj o ścieżkach, które są wokół tych stawów zrobione, o nowym placu, wodnym placu zabaw, który tam funkcjonuje. Obiekt w Arturówku kojarzy się łodzianom, głównie tym, którzy chcą spędzać aktywnie wolny czas, kojarzy się głównie z fajnymi ścieżkami biegowymi. I rzeczywiście tam odbywa się nie tylko wiele imprez biegowych, bym powiedział większa część imprez biegowych organizowanych tutaj na terenie Łodzi, ale także indywidualnie. Bardzo często można spotkać tam biegaczy, którzy po prostu z tego terenu korzystają. Tak więc do aktywnego spędzania wolnego czasu, głównie w tej formie biegowej, czy też Nordic Walking, ale także do korzystania z takiego wypoczynku nad wodą. Tak? Jest tam plaża, jest miejsce przystosowane do kąpieli, bezpieczne, bardzo monitorowane przez ratowników zatrudnianych przez MOSiR. No tak więc no, spełnia to miejsce naprawdę warunki do tego, żeby tutaj w ramach miasta przyjechać i nad wodą spędzić bardzo fajnie czas. Las Łagiewnicki i Arturówek to znakomite miejsca do odpoczynku, ale i aktywności ruchowej. Przestrzenie te idealnie nadają się do biegania, jazdy na rowerze, a także spacerów, również z kijkami. Park Poniatowskiego jest stałą areną imprezy biegowej pod nazwą Park Run. Parkowe bieganie ma swoich zagorzałych uczestników. To na stałej, 5-kilometrowej trasie można m.in. sprawdzać swoje postępy w treningach. Wystarczy dodać, że Park Run w minioną sobotę pobiegł już po raz 375. Także tutaj już trochę spędzamy czasu. Co tydzień systematycznie o godzinie 9 spotykamy się tutaj w parku i coraz więcej chętnych jest do biegania, tak jak widzimy na załączonym obrazku. Około 100 osób to tak przeważnie już zaczyna być normą. I wciąż te same twarze, czy pojawiają się nowi? Pojawiają się nowi, tym bardziej jak są wakacje, to przyjeżdżają też z innych miejscowości okolicznych, a nawet z całej Polski. Także my też wędrujemy na inne parkrany i to jest taka filozofia. Trasa jest dosyć łatwa po płaskim terenie, także też jest dosyć w miarę szybka, chociaż jest dużo zakrętów, także są szybsze trasy w Polsce. Tutaj chyba w Łodzi po raz 26, coś takiego. Wielokrotnie uczestniczyłem w tych biegach, bardzo lubię łódzką trasę i lubię tutaj biegać po prostu. To jest taka selektywna trasa czy nie? Czy płaska? Płaska, tak. Płaska, szybka, nie ma jakichś bardzo ostrych zakrętów, więc można uznać, że trasa jest dobra do biegania, szczególnie właśnie do szybkiego biegania. Co tydzień jest jakiś progres, jeśli mówi pan, że to już 26 raz? Tak, ale tutaj mówimy na przestrzeni tam 5 lat, odkąd ten parkrun w Łodzi jest, więc jest progres, teraz się szykuje właśnie do sezonu jesiennego, więc to był świetny jakby test dla mojego jakby poziomu aktualnego wytrenowania. W parkranie mogą startować wszyscy, i ci dorośli, i ci młodsi. 9-letni Leopold, który 5-kilometrową trasę pokonał poniżej 30 minut, otrzymał na mecie zasłużone oklaski. Bardzo się fajnie biega od rana, ale zapraszamy też więcej ludzi, żeby biegali, bo to jednak jest bardzo przyjemne uczucie. Nie trzeba tylko siedzieć na kanapie i nic nie robić, bo można sobie pobiegać fajnie. Powiedz mi, były jakieś kłopoty dzisiaj? Nie, raczej nie. Dobrze mi się biegło, chociaż chciałem mieć lepszy wynik, ale to da się poprawić za tydzień. A powiedz mi, jaka jest twoja życiówka? 24:30. Nie nudzi się bieganie? 5 kilometrów to jest naprawdę spory dystans. No tak. To jest bardzo dużo dla mnie. Może dla innych nie, ale chyba więcej to już bym nie przebiegł. Rekordzistą łódzkiego parkranu jest Tomasz Osmulski, który w 57. edycji uzyskał 15 minut i 17 sekund. A tych, którzy chcą spróbować swych sił w kolejnych parkranach, zapraszamy już w sobotę o 9 rano do Parku Poniatowskiego. Start przy ulicy Inżynierskiej. Dziękuję za uwagę.